Chciałbym Wam przedstawić dzisiaj kilka zbloczy i różnice pomiędzy nimi. Czym się różni zblocze produkowane w Polsce, czym się różni zblocze produkowane w Chinach, dlaczego to polskie jest droższe, dlaczego do profesjonalnych zastosowań warto jednak skusić się na to polskie, a nie to chińskie. To chińskie do amatorskich rzeczywiście wystarcza i nie trzeba niczego więcej. Ale do profesjonalnych jednak proponowałbym to polskie. Chińskie są dostępne przeważnie albo te 8, albo te 4-tonowe. Te 4-tonowe najczęściej stosowane do quadów. 8 są stosowane do samochodów terenowych, do lawet, do wciągania samochodów na lawet. Dla tych, co wiedzą, jak to zobaczono, to nie będę mówił, ale dla tych, co nie wiedzą, będę mówił. Zblocze służy do zwiększenia dwukrotnie mocy wyciągania wyciągarki, tak by wyciągnąć samochód z opresji w błocie lub z rowu w przypadku lawety. W przypadku lawety, że tak powiem, lina, która idzie od wyciągarki, przekładamy przez kółko. Wraca ona do samochodu, przeważnie ma tam jakiś zamontowany hak lub jakieś mocowanie, tak kreatywność jest różna twórców mocowań. Zaczepia to albo najlepiej to było zamocować gdzieś najbliżej wyciągarki. W tym momencie zblocze przez jakieś szekle z hakiem mocujemy o samochód wyciągany, czyli na przykład w rowie przewrócony zaczepiamy jakąś oczywiście mocną część, którą nie wyrwiemy. I powodujemy dzięki temu, że tak powiem, lina idzie przez bloczek. To zmniejsza tak naprawdę prędkość wyciągarki, ale zwiększa jej moc. I często dzięki temu jesteśmy w stanie wyciągnąć lub nie popsuć wyciągarki. Gdyż oczywiście, gdy jest ciężej, wyciągarka dostaje większej temperatury i może się popsuć. To też często... Wyciągarka tam daje po centymetrach, wyciąga. Mija 5 minut, mija 6 minut, ciągamy dalej. Mija 10 minut, ciągamy dalej. Wyciągarka się popsuła. Jezus, jaki szmelc. Niestety, wyciągarka też musi się ochłodzić, więc pamiętajmy o tym. I zblocze też pomaga w tym, żeby nie nadwyrężać wyciągarki. Wracając do tematu, czym różni się chińskie zblocze od polskiego? Po pierwsze, widzicie tą ogromną przerwę? Lina często przy jakiejś walce szybkiej i tak dalej potrafi wejść w bok, a już tym bardziej syntetyczna. No i często zostaje nadwyrężona. Po drugie, wszystko chodzi tutaj. Jest poluzowane. A polskie zblocze? Polskie zblocze mamy 3 w tej chwili dostępne na rynku, robione przez Heavy Cruisera. Jest tak, zblocze małe, 4-tonowe, kładowe. Po pierwsze, zobaczcie różnicę. Wyobraźcie sobie, gdy macie mało miejsca, musicie mieć coś takiego. Albo coś takiego. Waga podobna. To jest lekko lżejsze. Ale wykonanie. Ani drgnie. Bardzo mała przerwa. Bardzo mała przerwa na to, żeby lina wpadła na boki. W środku jest teflon, tuleja brązowa i tuleja ze stali. Wszystko po prostu rewelacyjnie chodzi. Idealny bloczek tak naprawdę do wykonywania swojego zadania. Jest potem zblocze 6-tonowe, tak samo. Super wykonanie, tak samo, takie same tuleje. No i hit, czyli to duże 8-tonowe do zastosowań w najcięższych rajdach. Idealne nawet do liny syntetycznej. Nie ma prawa wpaść lina gdzieś na boki.